Jaka jest filozofia u nas w Akademii? Filozofią u nas w Akademii jest to, żeby te najsłabsze ogniwa w ciele ludzkim wyłapywać jak najwcześniej, żeby one były korygowane. Jeśli będą korygowane, to jest szansa, że ten zawodnik bez kontuzji jakichś większych, bez zerwania więzadek krzyżowych i tak dalej, dojdzie do wieku seniora i będzie tam mógł rywalizować w seniorskiej piłce. Dzisiaj mieliśmy przyjemność gościć nasze kluby partnerskie na turnieju oraz szkoleniu organizowanym specjalnie dla nich. W turnieju wzięło udział 6 zespołów, natomiast szkolenie było organizowane dla naszych wszystkich klubów partnerskich, których jest już kilkanaście. Trenerzy mieli okazję zapoznać się z naszym planem szkolenia w tak zwanej małej piłce, czyli w 5, 7 i 9-osobowej oraz mieli panel na temat treningu motorycznego z fizjoterapeutą pierwszej drużyny Łukaszem Strzępkiem. Też przedstawiliśmy plan oraz najbliższe działania tego, co będziemy wykonywać i na jakim polu będziemy współpracować i współpracujemy z naszymi partnerami ze szkółek partnerskich. Tematem do dzisiejszych zajęć była motoryczność podstawowa zawodnika i wpływ na rozwój tego, żeby doszedł do wieku seniora z jak najmniejszą ilością kontuzji, żebyśmy mogli go zobaczyć na boiskach, najmniej ekstraklasy. Trenerzy dostali sporą dawkę wiedzy na temat ćwiczeń, które powinni wprowadzać u swoich podopiecznych, jak powinny wyglądać programy treningowe, jak powinni to przeplatać, czy zawodnicy powinni dostawać zadania domowe, jak włożyć to w swoje plany treningowe. Trenerzy poznali też trochę filozofię pracy, jaką tutaj wykonujemy w Akademii Stal Rzeszów, na czym się skupiamy, przedstawiony program ćwiczeń dodatkowych, jak to będzie wyglądało u nas w szkole podstawowej SMS. Dostali też programy, które mogą prowadzić w swoich drużynach i z których mogą korzystać na co. Uczestnikami szkolenia byli trenerzy, którzy współpracują z naszym klubem. Są to trenerzy szkółek partnerskich. Bardzo nam zależy na tym, żeby prowadzić jednolity system treningu w tych szkółkach, abyśmy mogli najlepszych zawodników stamtąd wyławiać i żeby mieli już podstawy i filozofię naszej pracy. Dobry mecz, super! Super mecz! Prawie jak finał Ligi Mistrzów! Dobra robota! Brawo! Ty się upomniał, pa! Nie miałem!